Cześć, witam. Do tego filmu zainspirowała mnie informacja, że co roku przyznawana jest nagroda za biografię. To się dzieje w Rybniku, tam Rybnickie Stowarzyszenie przyznaje i w komisji jest m.in. Małgorzata Szejnert i Michał Nogaś. W obecnej sekundzie już ponad 40 zgłoszeń jest, takich właśnie biografii, książek biograficznych, a rozstrzygnięcie odbędzie się jesienią. A że 3 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisarzy, więc postanowiłam Wam pokazać kilka biografii pisarzy, które mam na swoich półkach. To znaczy mam ich bardzo dużo, tu stosik ponad 20 książek stoi, ale wybrałam te, które mnie się najbardziej podobały i nie wiem, czy lubicie czytać biografie, czy nie. Ja lubię czytać, chociaż niejednokrotnie żałowałam, bo o swoim idolu dowiedziałam się takich rzeczy, o których nie chciałabym wiedzieć, ale mimo wszystko kilka moich rekomendacji. Czesław Miłosz. Jakiegoż to gościa mieliśmy? O Annie Świerszczyńskiej. Pokazywałam Wam już tę książkę. To jest biografia połączona z esejami Miłosza o właśnie wierszach tej autorki, tej poetki, znanej przede wszystkim z twórczości dla dzieci, ale również pisała przepiękne wiersze dla dorosłych. No i jej dzieciństwo przede wszystkim było bardzo, bardzo tragiczne. Także polecam tę może nietypową biografię, ale książkę bardzo interesującą. Ta, którą teraz pokażę, jest na pewno nietypową biografią, bo biografią w ogóle nie jest. Jarosław Mikołajewski, Cień w cień, za cieniem Zuzanny Ginczanki. Również ją omawiałam. To jest poetycka książka Jarosława Mikołajewskiego w poszukiwaniu śladów Zuzanny Ginczanki, poetki dwudziestolecia międzywojennego pochodzenia żydowskiego, która została zamordowana w Płaszowie pod Krakowem. No i właśnie te strzępki jakby wspomnień o niej składają się właśnie na tę książkę. Mnie się bardzo, bardzo podobała. Teraz biografia również o poetce, która zmieniła się całkowicie, to znaczy z kobiety stała się mężczyzną i przyjęła nowe nazwisko Odmieniec Włast. To jest książka Brygidy Helbig Inna od siebie w serii Archipelagi. I to jest, jeszcze raz, Maria Komornicka zmieniła się całkowicie. Była znaną poetką, piękną kobietą, otoczona była wianuszkiem wielbicieli, ale jednak w niej było coś innego. I w hotelu Bazar w Poznaniu po raz pierwszy postanowiła zmienić się całkowicie. Właśnie to odrzucenie sukien, obcięcie włosów, wybicie zębów. To były takie zewnętrzne przejawy tej przemiany, ale właściwie oczywiście postać tragiczna. Ale książkę bardzo polecam. No i teraz wychodzimy poza polskie granice. Czyli Eryk Ostrowski, Charlotte Brontë i jej siostry śpiące. Cała ta rodzinka, wszystkie te siostry są oczywiście bardzo interesujące pisarsko, a także ich brat, Czarna Owca. Kiedy przeczytałam tę książkę po zwiedzeniu sławnej plebanii, pomyślałam, że świetnie autor przedstawił właśnie tę rodzinę, a więc jeszcze raz powtarzam, Eryk Ostrowski, Charlotte Brontë i jej siostry śpiące. Faceci. Tę książkę Anny Król pokazywałam już niejednokrotnie, bo jest to jedna z najlepiej napisanych biografii. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, Rzeczy, Iwaszkiewicz intymnie. Biografia, życiorys, wydarzenia z życia pisarza poprzez przedmioty, które zostawił w swoim muzeum stawisku, a które mówią o nim więcej niż naukowe dociekania czasami. Także zwróćcie uwagę na Rzeczy Anny Król. Szajawski, Zawsze tajemniczy, Krystyny Kolińskiej. Jerzy Szajawski, niewielu osobom się dzisiaj kojarzy, omawiałam tę książkę.
Samotnik z Zegrzynka, człowiek, który stworzył pierwsze słuchowiska radiowe, a przede wszystkim dramaturg, Adwokat i Róże, dwa teatry. Dla mnie ta biografia była bardzo ciekawa właśnie poprzez miejsce, w którym mieszkał Samotnik z Zegrzynka, poprzez taką niedostępność dla świata, zamknięcie się przed nim. Naprawdę polecam i dramaty Jerzego Szaniawskiego, i tę właśnie książkę. Mówiłam o Siekierezadzie Edwarda Stachury, o tym, jak poeta odszedł, że przyjeżdżam na wakacje tutaj do nas, na ziemię lubuską. No i taka gruba, Marian Buchnowski, Buty i kara, biografia Edwarda Stachury. Gruba, ale nie przerażajcie się, napisana bardzo ciekawie, no, odzwierciedlająca ten taki skomplikowany charakter poety samotnika, jednocześnie wędrowca, który nie mógł zagrzać miejsca i nieustannie po Polsce i po świecie wędrował. Polecam. Buty i kara, Marian Buchnowski. Zagranica teraz będzie? Tak. Teraz będzie Zagranica, jeden z moich ukochanych pisarzy rosyjskich, Michaił Bułhakow. Dziennik mistrza i Małgorzaty. Michaił i Jelena Bułhakowowie. Tak się odmienia, dobrze. Czyli zapiski z ich życia, czasem listy, czasem mówię zapiski jakieś takie pamiętnikarskie. Książka gruba, jest też bardzo ciekawa książka o Bułhakowie, napisana przez Andrzeja gdyby był Andrzej, to by mi przypomniał. Wpiszę pod spodem nazwisko, on już nie żyje, polski dziennikarz i tłumacz właśnie Bułhakowa. A teraz co? Mistrz Colin Tobin. Też omawiałam tę książkę, bo widzicie, że ile zakładek tutaj jest. Henry James, amerykańsko-angielski pisarz, który czuł się Anglikiem, zamieszkał w Londynie, czuł się osamotniony, jak toczyło się jego życie, jak tworzył, co po sobie zostawił, jakie miał kompleksy i lęki. Naprawdę polecam. Co tam ja? Aha, teraz dwie biografie, które są dopiero przede mną, czyli których nie przeczytałam, ale spodziewam się, że będą bardzo ciekawe. Tego Tuwima mam już od dawna. Piotr Matywiecki, Twarz Tuwima. Mam od dawna o niezwykłym człowieku, którego życie było swoistym sejsmografem rejestrującym jawne i podskórne. Od dawna, więc muszę się zabrać. No i teraz taka, pokazywałam w których zakupach, David Lodge, który stanął na wysokości zadania właśnie o Welsie, który wymyślił jutro, życie obfitujące w romanse Welsa, w ciekawe pomysły. No, to lektura jest przede mną. Tyle o biografiach, czyli o życiorysach i książkach poświęconych pisarzom. Jak mówię, u was jest z czytaniem biografii pisarzy i nie tylko, a może którąś szczególnie polecacie. Dziękuję, do zobaczenia.